Minęła godzina 23, czas na wieczorne wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Sezon wakacyjny w pełni. Z danych katowickiego lotniska w Pyrzowicach i lokalnych biur podróży jednoznacznie wynika, Polacy wciąż najchętniej wybierają kierunki, gdzie temperatura w okresie wakacji nie spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Pośród nich jest Rodos, wyspa od kilkunastu dni zmagająca się z rozległymi pożarami. Okazuje się, że to jednak nie zniechęca podróżujących, ponieważ tylko w piątek z Pyrzowic na Rodos wyleciało ponad 480 osób. Fatima Orlińska. Jeszcze tylko odprawa i można lecieć. Bez obaw i strachu, jak mówią podróżujący samolotem do Grecji, bo pożary, które na Rodos pojawiły się w wielu miejscach, nie obejmują regionów, w które wylatujące z Katowic turyści się wybierają. Na chwilę przed wejściem na pokład zapytaliśmy kilku z nich, jakie emocje im towarzyszą i czy nie rozważali zmiany kierunku podróży. Nie, na północy jest wszystko w porządku, niczego się nie boimy. No, na miejscu są rezydenci, jest cały sztab kryzysowy, nazwijmy, który się kontaktuje z klientami w sytuacjach tam niebezpieczeństwa, więc jakby myślę, że jesteśmy zaopiekowani. Zapewniałem warunki bezpieczeństwa i jeżeli by było konieczność, to ściągałem nas z powrotem. Tylko w piątek z katowickiego lotniska na Rodos wyleciało łącznie 487 pasażerów na ponad 1130 miejsc. Jak informuje biuro prasowe lotniska, to 42% ich dostępności. Również w piątek, zgodnie z rozkładem, w Katowicach wylądowali turyści wracający z Rodos. Od wczesnych godzin porannych wylądowało łącznie 6 samolotów. Ci, którzy wrócili z objętej pożarami wyspy, w większości znajdowali się w dość dużej odległości od miejsc, z których turystów ewakuowano. Trochę się baliśmy, no bo myśleliśmy, że to nam może pokrzyżować plany. No i trochę pokrzyżowało, bo nie zwiedziliśmy całej wyspy. Z tego co wiem, to przywieźli około 100 osób z tamtej strony, z Lindos, żeby właśnie ich tam zakwaterować i pokazywali, że tam naprawdę było dość niebezpiecznie. Bardziej ludzie bali się tego dymu duszącego. Ci, którzy zakwaterowani byli zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsc objętych pożarem, widzieli jedynie kłęby dymu. Odczuwalna była też wysoka temperatura, jak mówią turyści, sięgająca nawet ponad 40 stopni. Dyskomfort przez jakiś czas, bo w pewien dzień nas poinformowano, że wycieczki są odwołane wszystkie. No to już się człowiek zaczął lekko tym stresować, że może coś być. No stres wiadomo, ponieważ te komunikaty do nas docierały, jest internet, no... Wiadomo, goście między sobą też rozmawiali, turyści. Natomiast mówię, nas to szczęśliwie nie dotarło. Jedna rzecz, która nas najpierw jakby zaniepokoiła, to helikoptery, które widzieliśmy nad hotelem. Turyści wracający z Rodos przyznają, że operatorzy wycieczek na bieżąco kontaktowali się z nimi i przekazywali najważniejsze informacje. Nikt z naszych dzisiejszych rozmówców nie odczuwał zagrożenia. Same biura podróży zapewniają, że w tak niespodziewanych okolicznościach żaden z klientów nie został poszkodowany. Wszyscy co mniej więcej do 20 do 31 lipca mają wykupione wakacje na Rodos, czy to na południu, czy to na północy, mają możliwości zmian. Te zmiany są różnorakie, to też zależy od organizatorów. Jedni organizatorzy dają możliwość zmiany nawet na voucher i do wykorzystania w przyszłym roku. Wybierając się w miejsca zagrożone na przykład pożarami, warto mieć na uwadze dodatkowe ubezpieczenie, które może uratować nie tylko zdrowie lub życie, ale i portfel. Na pewno rekomenduję zwrócenie największej uwagi na sumę ubezpieczenia, kosztów leczenia, ponieważ ceny usług medycznych za granicą są zupełnie inne niż ceny usług w Polsce. One są, zwyczajnie mówiąc, po prostu droższe. Kupując taką polisę, musimy mieć pewność, że w razie zaistnienia zdarzenia ta polisa będzie wystarczająca na pokrycie ewentualnego szpitala. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny komunikat do turystów, w którym silnie rekomenduje powstrzymanie się przed wyjazdami do Grecji. Zagrożenie pożarami wciąż występuje. Zakończenie budowy autostrady A1 było wybawieniem dla kierowców, a także mieszkańców Częstochowy. Mimo iż było to niedawno, to już pojawiła się potrzeba wykonania prac remontowych, a z nimi pojawiło się ograniczenie w ruchu, korki, a w konsekwencji apel samorządowców z Częstochowy. Ci chcą zwiększonej liczby kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o ciężarówki, które omijając korki zjeżdżają z autostrady A1 do miasta. Jednak jak sprawdził Paweł Jędrusik, dodatkowe kontrole mogą niewiele w tej sprawie pomóc. To kolejny apel władz Częstochowy, bo ruch w mieście paraliżuje już remont popularnej gierkówki. Dziś to droga krajowa nr 91. Dodatkowo sytuację komplikuje rozpoczęty niedawno remont częstochowskiego odcinka autostrady A1. Zdaniem urzędników z jego powodu powstają korki na autostradzie, a ciężarówki próbują ominąć je przejeżdżając przez miasto.
Chodzi o to, żeby nie wjeżdżały do miasta przeładowane tiry czy przeładowane samochody dostawcze. Jest waga, z której ITD może korzystać i może rzeczywiście przeprowadzać te kontrole. Nie ukrywamy, że ma być to także pewien efekt odstraszający, zniechęcający kierowców tirów i ciężarówek do tego, żeby przejeżdżali przez miasto, pakowali się w miasto i niestety nam rozjeżdżali nasze drogi. Samorządowcy domagają się interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Ten otrzymał już pismo w tej sprawie, ale też niewiele może zrobić, bowiem na drodze przez Częstochowę kierowcy ciężarówek nie napotkają ograniczenia tonażu. Już w tej chwili tam inspektorzy są, co prawda nieoznakowanym pojazdem są w tej chwili i prowadzą obserwacje, którędy ten objazd się odbywa i one są dość takie, te nasze spostrzeżenia budujące, bo te samochody nie wjeżdżają w kierunku miasta Częstochowy, tylko drugą stroną autostrady przejeżdżają najkrótszą drogą, żeby objechać ten korek. Zarówno remont autostrady A1, jak i DK91 w Częstochowie mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Przeszło miesiąc temu stanął w płomieniach. Dziś poszukiwani są ci, którzy staną na wysokości zadania i pomogą w sprzątaniu pogorzeliska. Chodzi o kościół świętego Floriana w Sosnowcu. Budynek spłonął niemal doszczętnie. Kilkumetrowe płomienie pochłonęły dach i wnętrze świątyni. Prokuratura w Sosnowcu przyjęła, że najprawdopodobniej mogło dojść do zwarcia instalacji solarnej na dachu kościoła. Proboszcz parafii apeluje teraz do wiernych i ludzi dobrej woli, by zgłaszali się do pomocy. Karolina Komada. Tyle zostało z kościoła świętego Floriana w Sosnowcu. Ogień pochłonął cały dach i dopiero teraz po jego rozbiórce widać ogrom strat. Pomimo uszkodzonego budynku, parafia świętego Floriana stara działać się w nowych warunkach. Parafia funkcjonuje w kaplicy, która właściwie to są pomieszczenia domu, kiedyś katechetycznego, teraz takiego parafialnego. Jego część jest przerobiona na kaplicę, tam wszystkie i nabożeństwa, i działanie kancelarii, poradni życia rodzinnego, to się tam odbywa. Natomiast tutaj przygotowujemy się, mam nadzieję, do tego, żeby ten kościół w miarę tam jakoś szybko z powrotem mógł funkcjonować. A pierwszym etapem przygotowań była rozbiórka dachu oraz sprzątanie. Codziennie pomaga ktoś inny. W pracach biorą udział druhowie OSP Stąpkowic, osadzeni z zakładu karnego w Wojkowicach, a przede wszystkim parafianie. I pomimo niepogody nie boją się ciężkiej pracy. Tu jesteśmy parafiankami od 40 lat, także tu jesteśmy. Naszym świętym obowiązkiem jest to pomóc, żeby ta świątynia wróciła do normalnego funkcjonowania. Dlatego z wielką przyjemnością to robię i na chwałę Bożą, żeby to wszystko ruszyło jak najszybciej do normalnego. Normalnego porządku do istnienia naszej parafii, tak było za dawnych czasów. Nam bardzo jest przykro z tego powodu, że to się tak akurat wydarzyło. Parafian, takich jak pani Elżbieta, jest więcej. Ci najbardziej związani z parafią przychodzą niemalże codziennie. Ja tutaj mam pasiekę w parafii i pomagam, jak mogę tylko. Miód do pasieki do parafii dostarczam, robię co mogę. Pracować trzeba, bo trzeba pomóc. Czyli czuł się pan trochę zobowiązany? Tak, czuję się zobowiązany. Już to parę dni robiłem tutaj. A tym bardziej, że jestem liderem klubu Seniora Zorza i dzięki księdzu wypożyczamy te wszystkie salki nieodpłatnie. To czujemy się zobowiązani pomóc. A zresztą tu moje dzieci były do komunii, tu córka była ślub, czuję się zobowiązany jako Polak i chrześcijanin. Pomimo takiego zaangażowania wielu osób, księża z parafii świętego Floriana apelują o pomoc, bo prac do wykonania jest bardzo wiele. Te najbardziej potrzebne dotyczą sprzątania po pożarze. Osoby, które zgłoszą się do pracy, muszą mieć ze sobą rękawice, ubrania z długimi rękawami i nogawkami oraz obuwie z grubą podeszwą. Kolejnym etapem prac już na początku sierpnia będzie ustawienie zabudowanej konstrukcji, która zabezpieczy kościół przed deszczem, a nawet śniegiem. Nielegalne składowiska, zanieczyszczenia przenikające do gruntu. To działa na wyobraźnię, budząc wiele obaw. Od kilku dni politycy różnych opcji biją na alarm i niektórzy starają się też proponować rozwiązania problemu. Trudno ocenić, czy skuteczne, ale dające szansę na zaznaczenie swojej pozycji w toczącej się debacie. Przedstawiciele ugrupowania Polska 2050 postulują m.in. wprowadzenie systemu kaucyjnego. Paweł Jędrusik. Nielegalne składowiska odpadów to prawdziwa plaga, często odkrywana na nowo w ostatnich miesiącach, a ten fakt wykorzystują politycy różnych partii. Swoje propozycje na rozwiązanie problemu ma Polska 2050 Szymona Hołowni. Po pierwsze, niezbędna jest w pierwszej kolejności inwentaryzacja dokładna, ile tych składowisk mamy i też ustalenie klasyfikacji, które są w najgorszym, najbardziej niebezpieczne dla mieszkańców. Druga kwestia.
to jest dokładne zabezpieczenie nadzoru prawidłowości utylizacji tych odpadów. I trzecia, zdaniem Polski 2050, to wyznaczenie podmiotu, który będzie miał narzędzia prawne i finansowe do realizacji tych zadań. Oprócz tego politycy chcieliby, aby wprowadzony został system kaucyjny dla firm prowadzących tego typu działalność. Ta byłaby zabezpieczeniem na wypadek problemów. Bo dzisiaj więcej tych składowisk jest dzierżawionych, później słupy są podstawiane i mamy oto efekt w Polsce jakiegoś domina. Tydzień temu to, co się stało w Zielonej Górze, 3 dni temu w Płocku, nie wierzymy chyba, że to są jakimś dziwnym trafem, samo się to robi. W problemie śmieci jesteśmy ciągle w fazie propozycji i przyglądając się całej sprawie, można powiedzieć, że choć kampanijny wyścig jeszcze oficjalnie się nie zaczął, to w tym temacie zaczęła się już walka o pole position. Niektórzy mylą je ze szczurami, a niektórzy z bobrami. Mowa o nutriach, czyli gryzoniach pochodzących z Ameryki Południowej, które zadomowiły się m.in. w Rybniku i Jaworznie, gdzie od lat są atrakcją turystyczną. Według najnowszych raportów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nutrie trafiły na listę 100 najgroźniejszych gatunków inwazyjnych na świecie. A te z Jaworzna i Rybnika w najlepszym wypadku czeka specjalnie stworzony azyl. Karolina Komada. Nutrie zadomowiły się w Jaworznie już parę lat temu i zdążyły już nawet zmienić swoje pierwotne miejsce zamieszkania. Aktualnie jest ich 10 i jak przekonanych jest wielu mieszkańców, są one nieszkodliwe. Pan Marian od lat ma z nimi bliski kontakt, bo regularnie nutrie dokarmia. A tak to codziennie. Bierę i nadaję. Tutaj też... Stołówkę mają tu i tu. Dla wielu nutrie są też atrakcją, a nawet jak twierdzą mieszkańcy, to dzięki nim wysprzątano okolice. No i dzięki tym nutrom to wszystko wysprzątane. Nie ma nic, ani butelek plastikowych. Jednak przeciwników jest o wiele więcej i to nie bez powodu. Zwierzęta żerują na korzeniach, co powoduje destabilizację wierzchniej warstwy gleby, a następnie jej erozję. Dodatkowo nutrie usuwają więcej roślin wodnych niż potrzebują do zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych. Te zwierzaki, jakkolwiek dla wielu sympatyczne, miłe, takie, które kojarzą nam się obrazkowo, kreskówkowo, z którymi ludzie chętnie robią sobie selfie, są jednocześnie bardzo groźnymi drapieżnikami, gryzoniami na liście jednych z najbardziej inwazyjnych gatunków określonych przez Unię Europejską. Stąd też nie ukrywajmy, że są problemem, z którym mamy nadzieję Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska sobie poradzi. O wiele większy problem jest w Rybniku, gdzie nutrie początkowo zamieszkały przy rzece Nacyna, a teraz pojawiły się już w wielu innych dzielnicach. Jak zapewnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zgodnie z europejskimi dokumentami nutrie to gatunek, który znajduje się na wczesnym etapie inwazji, w związku z czym podlegać powinien on szybkiej eliminacji. Są dwie drogi postępowania w związku z nutriami, czyli możliwość odłowu i przekazania do azylu bądź specjalnego miejsca, które posiada zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na przytrzymywanie tego gatunku IGO, bądź też uśmiercenie. Jednak obecnie nie ma takiego azylu. W najbliższych dniach odbędą się spotkania z samorządami miasta Rybnik i Jaworzno. Wtedy zapadnie decyzja, czy otworzony zostanie specjalny azyl dla zwierząt, czy też przyjęte zostanie rozwiązanie bardziej drastyczne. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Dobranoc i udanego weekendu.